Trójca Święta to jest jedna osoba, tak? Jesteś tego świadomi, czy nie? Według waszej wiary, że jest jakby, że Bóg, o, Bóg, Bóg Ojciec, tak jakby, Syn i Duch Święty to jest jedna ta sama osoba, nie? Jesteś tego świadomy. Słuchaj tego, bo ja tego w ogóle nie rozkminiłem. Bo ja Nowego Testamentu nie czytałem. Już o tym mówiłem, tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że na krzyżu, jak przybili Jezusa do krzyża, to według Nowego Testamentu, tak jakby to wszystko jest w Nowym Testamencie, Jezus powiedział coś tam, że Boże, Boże, czemu mnie opuściłeś? To tak po***o, stary, że tak jakby Jezus jest Bogiem, bo tak jakby to jest jedna ta sama osoba, bo to jest tam trój, a nie podział, tylko to jest trój, nie pamiętam do końca słowa. Chodzi o to po prostu, że tak jakby te wszystkie trzy osoby, Duch Święty, Bóg i Jezus, to jest jedna i ta sama osoba, która tak jakby jest Bogiem. To jest jedna osoba i Jezus na krzyżu sam w siebie zwątpiał. To jest tak po***o. Znaczy tak, wiem, ale tak, i tak tam, bo tam było wyjaśnienie, wiem o co chodzi, Ale to tak śmieszne, w sensie, out of context, jest takie, że Jezus, który jest Bogiem, sam wątpi w Boga. Tak. Chodzi o to, że tak jakby właśnie Jezus był człowiekiem i to była ta jego, wiesz, tak jakby natura ludzka pewnego rodzaju. Tam to jest milion postów, w sensie na forach jakiś, czemu to się stało i tak dalej, ale to i tak całkiem, dla mnie całkiem zabawne. Jezus jest Bogiem, no Jezus jest Bogiem, Jezus jest Duchem Świętym. Tak jakby Bóg zesłał samego siebie, żeby urodził się sam On. Miałeś 6 lat, myślałeś, że Jezus był Polakiem? Nie na sobie ręki wziąć, też tak sobie nie myślałem. Ktoś mi może powiedzieć, jak to się nazywa, to, że Jezus, Bóg i Duch Święty to jest jedna osoba, to się na trój coś, ale nie pamiętam nigdy słówka. Nie, to jest jakoś trójjedny, o tak, trójjedny.